Moim gościem jest porucznik Sara Krakowski, rzeczniczka NCPD. Kochanie, witam w programie. Cześć, Ziggy. Dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że dotarłaś do nas bez problemu. Nikt cię nie napadł i nie strzelał do ciebie po drodze. Nie, nie. Całe szczęście ulice Night City są akurat coraz bezpieczniejsze. Odnotowaliśmy spadek zabójstw z 7103 przypadków rocznie do tylko... Chwileczkę. Mówisz, że ulice są bezpieczne, tak? A co z autostradami? Słucham? Słyszałaś zapewne o strzelaninie na zjeździe z Route 1. Minęło pół godziny, nim ktokolwiek zareagował, prawda? A w tym czasie wystrzelono ponad 700 pocisków. Co się tam stało? I gdzie są ci przestępcy? No więc NCPD odpowiada oczywiście za bezpieczeństwo wszystkich zamieszkałych w granicach miasta, ale... Sara, momencik, nie wciskaj mnie... Musimy się spotkać. Przyjedź do Tom's Diner. Dlaczego miałbym się z tobą spotykać? Ponieważ uratowałem ci życie. Jeszcze nie doszedłem do siebie po wszystkim, co mi się przytrafiło. I prędko nie dojdziesz, ale co z tego? Jeśli chcesz żyć, musisz wrócić do gry. Odliczanie już się zaczęło. Tom's Diner. Czekam. Dziękuję.
NCPD, otwieraj! Barry, wiemy, że tam jesteś. Chcemy pogadać. Odwalcie się ode mnie. Nie pierdol, tylko otwieraj! Przyszliśmy prywatnie, jako kumple z pracy. Dawno się nie odzywałeś. Martwimy się. Właśnie słyszę. Dajcie mi spokój! Mendes, ale z ciebie tępy but. Masz coś do mnie? To nie ja zamykam się w domu i zgrywam atencyjną kurwę. Stracił przyjaciela. Dziwisz mu się? Nie on pierwszy i nie ostatni. To się nazywa życie. Co tu się dzieje? Mieszkam obok. To idź se dalej mieszkać i nie wpieprzaj się w cudze sprawy. Mendes, czekaj. To jego sąsiad. Mogę jakoś pomóc? Być może. Znasz trochę Barego? Jako tako. Gadaliśmy z raz czy dwa. To nasz dobry kolega z NCPD. Niedawno odszedł z policji. Załamał się po śmierci bliskiego przyjaciela. Boimy się, że wpada w depresję. Ty się boisz Petrowa. Znam go, to twardy facet. Robi nam na złość i tyle. Mendes! Zajrzałbyś do niego, gdy trochę ochłonie? Jasne, czemu nie? Daleko nie mam. Dzięki. Tylko bądź cierpliwy. Liniarze po przejściach bywają trudni. Zobaczę, co da się zrobić. Hej, Barry! Wszystko u ciebie w porządku? Milczenie oznacza zgodę, więc uznam to za tak. Spróbuję później. Słuchaj, te walki... Jak to szło? Oj, wi. O ile nie masz tytanowej czaszki, to nie wlakuj cię z gębą. Potem są problemy z pamięcią. Walki odbywają się w różnych miejscach. Miejsc jeden. Jeśli uda ci się... Jak szło? Wiesz... Kłopoty. Pewnie potrzebujesz spluwy, co? Jasne. Pokaż, co masz. Witam, Barry w Big
historii naszego miasta. Nie żyje burmistrz Night City Lucius Ryan. Informację o śmierci Ryana podała rodzina. Zmarł we śnie we własnym łóżku. Dokładne przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, ale wstępne wyniki sugerują awarię wszczepu wieńcowego. Obowiązki Ryana do końca kadencji będzie wypełniać jego zastępca i bliski współpracownik Weldon Holt. Holt ogłosił też, że będzie kandydował na burmistrza w najbliższych wyborach. Wszyscy? Na jeden moment opakujemy przedwczesną śmierć. Przyjaciele. Czego? Chcesz pogadać o wczoraj? Wszystko jest w raporcie. Tak, czytałem. Nam.
bez sensu. Przecież z góry wiem, gdzie uderzę. Mam tu ustawioną walkę. Z którym z was się bije? Ze mną. Spodziewałem się jednego przeciwnika, ale niech będzie. To który idzie na pierwszy ogień? Nie zrozumieliśmy się. Fakty są takie. Jesteśmy jedną i tą samą osobą. Czyli co, dwoi mi się w oczach? Nie, nie. Kiedyś byłem bliźniakami. Tego się pewnie domyślasz. Te ciała łączyła bliska więź, ale to było za mało. Więc wszczepiłem sobie synchronizatory neurooscylizacyjne. I tak oto powstał. Jeden człowiek w dwóch ciałach. Moje ciała wszystko robią razem. Wszystko. Naprawdę wszystko robicie razem? W łóżku też? Mam wspólną dziewczynę dla obu ciał, jeśli o to pytasz. I dzielę się nią po równo. Czyli co? Jeden ją ma od pasa w górę, a drugi od pasa w dół. Nie, kretynie. Jedno ciało umawia się z nią od poniedziałku do środy, a drugie od środy do niedzieli. Okej. Zgoda. Ale w takim razie podbijam stawkę. Logiczne. Nie widzę przeszkód. To jak? Możemy zaczynać? Niech wygra najlepszy. Przestań już! Przestań! Poddaję się! A ty? Zgadzasz się z braciszkiem, czy masz ochotę na więcej? To nie mój brat, tylko ja w drugim ciele. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć? Masz twoje pieniądze. Ładna sumka. Nie przejmuj się, następnym razem będzie lepiej. Przestań gadać sam do siebie! Słuchajcie, tak z ciekawości. Jesteście w stanie czytać nawzajem swoje myśli? No raczej. Przecież jestem tą samą osobą. Gdyby było inaczej, leczyłbym się na schizofrenię. Niesamowite. Kariery bokserskiej wam nie wróży, ale za to w cyrku. Dajmy już spokój, co? Ej, a rąk też wam nie pozamieniali? Łobiliście się tak, jakby wszystkie były lewe. Wypierdalaj! Dobrze cię słyszeć. Wreszcie. Dawno nie rozmawialiśmy. Mniej więcej od czasu, kiedy umarł Jackie. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Jesu Christo, mieszkałeś pod naszym dachem. Miej tyle szacunku, żeby nie traktować mnie jak obcej osoby. Miałam do ciebie zadzwonić sama. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy.
pożegnamy Jackiego jak należy. Ceremonia odbędzie się w Kojocie. Będą jego przyjaciele. Nie musisz nic więcej mówić. Będę tam. Przez sekundę w to nie wątpiłam. Do zobaczenia, Vi. Co to było?